pierwsza połowa słowa w waszym wykonaniu, w drugiej tak samo jak w Poznaniu, w końcu odbiliście i dlaczego te pierwsze 20 minut takie przespane? No, generalnie przeciwnik postawił wysoko poprzeczkę, mocno się nakręcił na nas od samego początku, my niestety troszkę przysnęliśmy, no ale koniec końców wyciągnęliśmy wynik na naszą korzyść i z tego należy się cieszyć. Może nie z samego stylu gry, bo tak jak to trener nazwał, no, troszkę przepchaliśmy ten mecz, natomiast najważniejsze są dwa punkty. Bardzo ważne w drugiej połowie punkty twoje, te trójki, 3-4, Grześka Malewskiego. W tych momentach często brałeś ciężar gry na siebie, tak jak po przechwycie nie czekałeś na dłuższą akcję, od razu trójka z rogu. Tak miało być, czy kombinowałeś, że może odegram? Generalnie u nas jest bardzo dużo ludzi, którzy mogą wziąć ciężar gry na siebie i każdy może trafić do tego kosza. No, też muszę w końcu zacząć, bo ta skuteczność dotychczas była słaba, więc dużo zostaje na treningach i rzucam, więc w końcu musi zacząć to wpadać. Z czego wynika ta słabsza dyspozycja rzutowa w poprzednich meczach? Znasz jakiś powód? Borykam się od początku przygotowań z wieloma mikrourazami, które gdzieś tam wpływają na grę, no ale to jest wszystko kwestia regeneracji ciała i odpowiedniego zadbania o siebie. Lepiej się czujesz w dzisiejszym meczu, lepiej, tak bardziej wyglądałeś jednak na pozycji numer 2? No tak, no to jest moja naturalna pozycja, więc oczywiście, no, dwójki się wymaga, żeby rzucała, więc to też robiłem. Przed wami jeszcze mecz w tym roku za Zatorem Katowice. Nie zlekceważycie tego rywala, tak jak, znaczy może nie wiem, czy zlekceważyliście, ale zagracie lepiej w tym spotkaniu niż dzisiaj, no bo jednak takie ogólne wrażenie po tym meczu jest takie, że dobrze, że wygraliście, ale poziom był taki przeciętny. No dlatego na pewno będziemy chcieli się odbić, bo mimo zwycięstwa, tak jak mówiłem, najważniejsze są dwa punkty, ale nie możemy być do końca jakoś zadowoleni z samego stylu. Będziemy chcieli to poprawić i będziemy pracować nad tym, żeby w playoffach mieć jak najwyższą pozycję w tabeli. Powrót na Bemową, bo długo się o tym mówiło, w końcu stało się to faktem. Faktycznie lepiej się gra wam tutaj, gdzie macie obrzucane kosze i publiczność za sobą? Oczywiście, kosze dopiero zaczynamy obrzucać, bo de facto sami niedawno tutaj się wprowadziliśmy, natomiast sama hala jest przyjemna, do tego jeszcze mocny doping kibiców, więc oczywiście, dlatego będziemy walczyć o to, żeby mieć tą przewagę parkietu w playoffach. Na tę chwilę jak ocenisz szansę na powodzenie operacji Awans, bo no, widać, że rywale też nie grają swoje, krosno, łańcuch, wygrywają mecz za meczem. Nie ma co gdybać, no, w zakładach buchmacherskich mogą gdybać. No, my mamy wyjść na parkiet i wygrywać. Dzięki za rozmowę. Dzięki.